Witajcie kochani, Rafał z tej strony. No, po burzy wychodzi słońce, a my przygotowujemy się do lotu. Właśnie zaktualizowałem FlySafe. Co ciekawe, prawie nikogo nie ma w ogóle na dworze. To jest magia, że mamy słońce, mamy słoneczny poranek po tej pierwszej fazie nawałnic, a tu okazuje się, że nikogo nie ma. Zrobimy dzisiaj rekonesans. Wystartuję teraz RM3 i pokażę Wam, jak wygląda świat, bo jeszcze w powietrzu jest bardzo dużo wody. Spróbujemy te chmurki złapać. Zobaczymy, jak one się szybko przemieszczają. Lecimy zatem. Słuchajcie, są tak magiczne wahania, jeżeli chodzi o ekspozycję, i jest tak dużo wody w powietrzu. Postaram się zrobić te ujęcia tak, żeby pokazać trochę więcej chmur. Dwa drążki i gimbal. Wygląda to magia. Magia, aczkolwiek ekspozycję jest ciężko złapać, bo co chwilę mamy chmurę, która nam zasłania słońce. Ależ jest magicznie. Postaram się zrobić kilka sekwencji i najlepsze pokażę Wam teraz, ale jest magia, jeżeli chodzi o ilość wody w powietrzu. Do tego przetaczają się chmury dosyć spore, co chwilę, ale mamy słońce, tylko że nie występuje cały czas. Słuchajcie, magia, jeżeli chodzi o te ujęcia poranne, i nie było tak łatwo złapać ekspozycję z tego względu, że mamy bardzo zmienne światło i warunki. A mam nadzieję, że przynajmniej kilka tych ujęć było dobrych. Leon wraca, bo poleciał mi jako spotter, obserwował parę rzeczy. Także słuchajcie, zrobimy jeszcze jedną miejscówkę. Są fajne warunki, robi się coraz cieplej, ale w powietrzu nadal mamy bardzo dużo chmur i myślę, że znajdę jeszcze przynajmniej jeden fajny spot, żeby pokazać Wam, co się dzisiaj dzieje o poranku. I na tyle wystarczy. Latam dzisiaj RM3. Mam filtr mgiełkę. Nie jest to filtr ND, tylko taki z efektem, bo mamy trochę mało światła momentami, więc zdecydowałem się nie zakładać ND. Ale też jest wiatr i tak jak powiedziałem, warunki ekspozycji zmieniają się diametralnie w ciągu dosłownie kilkudziesięciu sekund. Przyjechaliśmy nad wodę, żeby tutaj zrobić jeden lot, ale też jestem ciekawy, jak wygląda stan wody i muszę powiedzieć, że jest wysoki i to bardzo. W tej chwili to wszystko wygląda sielankowo, bo wyszło słońce, jest ok, ale ostatniej nocy wydarzenia wcale nie były miłe. Ale to, co jest najlepsze i to, co mnie szokuje, to może nawet nie stan wody, ale to, jak tutaj dużo jeszcze jest kamperów, przyczep i namiotów. To jest 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 1, 2, na pewno z 15 załóg tutaj jeszcze zalega. Jest połowa września, zimy. Jest połowa września, noce są bardzo zimne. Tutaj ludzi full, 15 załóg. Zapowiadają, że będą jeszcze mocniejsze opady. A ludzie się tym nie zrażają. Podziwiam ich naprawdę. Mocni są zawodnicy. Zwykle to koryto jest prawie suche, naprawdę niedużo się nim pławi, a tutaj rury mamy praktycznie zatopione teraz. Ostro. Ja tyle wody tutaj jeszcze nie widziałem. Tu jest 1,40 m. Można pływać. Schodki są zatopione prawie całe, a to zwykle jest tak, że tymi schodkami można zejść. Wiele razy latałem nad tym korytem. Masakra jest. Leonek się idzie kąpać.
Dzisiaj znowu działam z Pocketem. Nie mogę się do niego przyzwyczaić, ale spróbujemy. Pierwszą część tego filmu nagrywam teraz. Pierwszą część tej wypowiedzi nagrywam z mikrofonem wbudowanym. Teraz włączyłem mikrofon bezprzewodowy. Jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda. Ale muszę wam powiedzieć, że ja ciągle nie mogę się przekonać do Pocketa. I ciągle dla mnie Sony z zewnętrznym mikrofonem są zdecydowanie the best. Oprócz oczywiście gabarytów, ale reszta, taki setup sprawia mi więcej trudności niż się wydaje, bo ciągle kontroluję ten bezprzewodowy mikrofon i nie mam przekonania, czy mi się na niego nagrywa, czy nie. Ale damy radę. Idziemy się jeszcze przejść kawałek, zanim polecimy. Tam jestem ciekawy, czy przelew zadziałał burzowy. Bo jest tam taki przelew, który wykorzystywaliśmy i lataliśmy tamtędy też. Jestem bardzo ciekawy, jak wygląda tam stan wody w tej chwili. No idziemy zobaczyć tam dalej, ale widać, że wybija bardzo dużo wody też. A tak nawiasem mówiąc, to chciałem was trochę zmobilizować i siebie zresztą też do tego, żeby te jesienne ujęcia wykonywać przy bardziej zaawansowanych technikach lotu. Nic wielkiego, ale jednak nie zwracamy uwagi na to i zauważyłem, nie tylko u siebie, ale też u wielu uczestników, na przykład moich warsztatów plenerowych, że wykorzystujemy jeden ruch, góra, dwa, rzadko, a tutaj są możliwości i ujęcia z drona z gimbalem zwykłego mogą wyglądać dużo ciekawiej niż nam się potencjalnie wydaje. Zmieniamy wysokość, przemieszczamy się, a jednocześnie kąt gimbala też sobie regulujemy. Wychodzi słońce, jest bardzo fajny klimacik, mało ludzi, nikt nie przyjechał na spacer. To wygląda rewelacyjnie, leci czapla właśnie, spróbuję ją dla was złapać. Pięknie przeleciała nad nami. No i co wyrabiasz? Gdzie ty byłeś? Co? Gdzie ty znowu byłeś? Byłeś taki niegrzeczny? A kto ma całą tutaj, cały swój szaliczek obrany? Pokaż na się. No ładnie, Leoneczku. No i jak ty wyglądasz teraz? Teraz. Pięknie. Słuchajcie, korzystając z okazji, chciałem polecić wszystkim osobom, które zaczynają przygodę z dronem lub planują rozpoczęcie, swój warsztat bezpłatny online, gdzie prowadzę cię krok po kroku po tych pierwszych pięciu zagadnieniach najważniejszych, czyli ścieżka rozwoju, wybór modelu, twoja wizja i tak dalej, w taki sposób, żeby mieć motywację, żeby latać cały czas, bo jeżeli na drona wydaliśmy tyle kasy, no to warto, żeby go w pełni wykorzystać. Przygotowałem też szereg warsztatów produktowych, m.in. z trójeczki, ale także z zakresu małych dronów, na przykład Mini 3 czy Mini 3 Trójka Pro albo Mini 4 Pro. Zapraszam was bardzo serdecznie do skorzystania. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod film. Wszystkiego dobrego, widzimy się niedługo w kolejnym epizodzie, a wam już dziękuję za ten poranek. Jadę troszkę odpocząć i pozdrawiam serdecznie. Cześć!